Witam. Atak na lotnisko Hostomel był jednym z pierwszych etapów pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Jego preludium był atak rakietowy na to lotnisko przeprowadzony około godziny 6 rano, kiedy to na tereny sąsiadujące tak naprawdę z lotniskiem spadły rosyjskie rakiety Kalibr, nie doprowadzając jednak do jakichkolwiek strat wśród obrońców, a niejako ostrzegając ich przed tym, co się ma wydarzyć. Być może gdyby rakiety spadły tuż przed lądowaniem przeciwnika, to wywołałyby jakiś chaos, ale to, że do samego desantu trzeba było jeszcze trochę poczekać, sprawiło, że Ukraińcy wiedzieli, że coś się dzieje i mieli czas, aby przygotować się do uderzenia. W tym samym czasie z lotnisk na Białorusi startowały śmigłowce transportowe Mi-8 osłaniane przez śmigłowce szturmowe K-52 i Mi-24. Cały ten konwój miał liczyć od 30 do 40 maszyn, które przewoziły żołnierzy z 31. Gwardyjskiej Brygady Powietrzno-Desantowej oraz 11. Gwardyjskiej Brygady Powietrzno-Desantowej. Śmigłowce nadleciały ze strony Ukrainy i już ze strony Białorusi i już podczas lotu nad Ukrainą miały być atakowane przez ukraińskie MiG-29, zaś kiedy osiągnęły rejon Hostomela i przelatywały nad Dnieprem, dwa kolejne miały zostać zestrzelone i spaść do rzeki. Następne nadleciały nad lotnisko i tutaj napotkały znowu ostrzał obronny jednostek ukraińskich. Natomiast w tym momencie do akcji weszły śmigłowce szturmowe, ostrzeliwując pozycje ukraińskie rakietami, aby pozwolić śmigłowcom transportowym wylądować. Podczas tego ostrzału jeden z K-52 miał zostać zniszczony. Przypomnijmy, że według rosyjskich mediów miał to być niemalże niezniszczalny śmigłowiec. Natomiast kolejne zaczęły nadlatywać na lotnisko. Ukraińska obrona była tutaj bardzo słaba, składała się w dużej mierze z niedoświadczonych i poborowych żołnierzy. Niektórzy z nich zaczęli w tym momencie panikować, ale jeden z nich wybiegł na płytę lotniska i przy pomocy zestawu igła dosłownie strzelił jednemu z rosyjskich śmigłowców prawie że w twarz, można powiedzieć, niszcząc go, co miało podbudować morale Ukraińców. Rosjanie, prowadząc intensywny ostrzał z śmigłowców, zdołali w końcu wysadzić gro swoich jednostek, które zdołały opanować lotnisko, niszcząc także część ukraińskiej obrony przeciwlotniczej składającej się z zestawów ZSU Szyłka. Ukraińcy wycofali się poza lotnisko, nie chcąc ryzykować walki na bliski dystans z rosyjskimi jednostkami specjalnymi. Dodatkowo kończyła im się amunicja. Wydawało się, że Rosjanie osiągnęli swój cel i w tym momencie do startu szykowała się druga grupa, ta można powiedzieć zasadnicza, bo ile żołnierze z 31 i 11 mieli po prostu uchwycić lotnisko, to wkrótce po nich na opanowanym już Hostomelu miały wylądować główne siły przewożone przez samoloty transportowe. No, ale tutaj zaczęło coś nie iść. Prawdopodobnie rosyjscy dowódcy popełnili błąd wynikający z samozadowolenia. Fakt, że pomimo sporych strat udało im się opanować lotnisko, sprawił, że pozostali na nim. Nie zabezpieczali rejonu dookoła lotniska, co dało Ukraińcom po pierwsze czas na przegrupowanie się, uzupełnienie strat i wspomnianej przeze mnie już amunicji, a dodatkowo ściągnięcie posiłków. W rezultacie wkrótce rosyjskie oddziały znajdujące się na płycie lotniska, która tak naprawdę nie dawała im żadnej osłony, zorientowały się, że są otaczane przez wojska ukraińskie, a niedługo później rozpoczął się ostrzał. I to już nie tylko ostrzał z kałachów czy ręcznych wyrzutni, ale także z broni cięższego kalibru, ponieważ Ukraińcy w ten rejon zaczęli ściągać nie tylko piechotę i jednostki spadochronowe, które były względnie blisko, ale także broń ciężką z 72. Brygady zmechanizowanej, której pojazdy pokonały spory dystans, aby dotrzeć w rejon Hostomela i wkrótce potem rosyjscy spadochroniarze poczuli, że spadają na nich nie tylko już pociski właśnie z tych działek, ale także pociski artyleryjskie. Te ostatnie odgrywały o tyle istotną rolę, że nie tylko masakrowały Rosjan, ale także niszczyły płytę lotniska, sprawiając, że stawało się jasne, iż żaden samolot tu nie wystartuje.
W związku z tym Rosjanie byli zmuszeni odwołać całą operację, zaś pozostali obrońcy, już w tym momencie obrońcy rosyjskiego lotniska, część zdołała się wycofać, część została zniszczona lub wzięta do niewoli. Rosjanie zdołali opanować lotnisko dopiero kilka dni później, już w wyniku konwencjonalnych działań. Natomiast same walki, one trwały przez właściwie do końca lutego i na początku marca i dopiero kiedy Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się z rejonu Kijowa, lotnisko w Hostomelu ponownie wróciło w ręce ukraińskie. Scenariusz Hostomel jest pierwszym scenariuszem do gry Bitwy XXI wieku, część druga, który chciałbym zaprezentować na kanale. Jest to scenariusz dość dobry na początek ze względu na ograniczone siły i krótki czas trwania scenariusza. I tak, zaczyna się on w momencie, kiedy Rosjanie już wylądowali na planszy jednostkami z 31 i 11 powietrznej desantowej, a jednocześnie jeszcze możemy przeprowadzić atak rakietowy na pozycje ukraińskie. Być może będzie on skuteczniejszy. Tu od razu zaznaczę, że grałem ten scenariusz wcześniej 3 razy i raz udało mi się tylko wygrać Rosjanami. Kluczem był dobry ostrzał rakietowy właśnie pozycji ukraińskich, który zadał im duże straty i umożliwił Rosjanom utrzymanie się w miarę do końca. Ale generalnie Rosjanie są tutaj stroną mniej faworyzowaną przez scenariusz ze względu na siły i środki. Chociaż początkowo może się to nie wydawać takie pewne, to jak tutaj już widzicie, Rosjanie mają, Ukraińcy mają 3 kolejne bataliony do wprowadzenia, a wejście ich drastycznie zmienia stosunek sił na niekorzyść ruskich. Jeśli chodzi o zasady specjalne scenariusza, to tak. Trwa on jeden pełen dzień od 6 do 20. Ruskie są stroną aktywną. Nie ma zaopatrzenia. Rosjanie mają do dyspozycji dodatkowo wsparcie lotnicze, ale działa ono tylko przez 2 pierwsze etapy gry. No i na samym początku Rosjanie przeprowadzają 3 ataki rakietowe. Tutaj sobie wybrałem już cele tychże ataków. Jeśli one się powiodą, to może uda się załatwić sprawę trochę lepiej. No ale to, jak powiedziałem, jest... zobaczymy. Zacznijmy od określenia ataków rakietowych. One są dosyć ważne na początku, bo mogą mocno osłabić Ukraińców, jeżeli trafią. W rzeczywistości wszystkie chybiły, jak wiemy, ale zobaczmy. Najpierw tu 5. Oznacza stratę 4 punktów. Oj, to zaboli. To już zaboli tę jednostkę. Więc to jest tutaj sobie... Położę sobie po prostu na razie, potem odpiszę. Teraz tu... O kurde, to już było na całego. 6 oznacza 5 punktów strat. To bardzo zaboli. I teraz tu 2. No tutaj już nie zaboli. Tutaj 1 punkt tylko. To już nie jest poważna strata. Ale tutaj i tutaj to już poszło na grubo. Na pewno rakiety okazały się skuteczniejsze niż szrot, którym strzelali ruskie podczas prawdziwej operacji. I teraz tak. Przechodzimy do fazy ruchu rosyjskiego. Lotnictwo ustawiłem. I teraz tak. Jeden. Myślę, że tak sobie. Jeden. To jest, pamiętajmy, 1, więc ona nie generuje strefy kontroli. Zaatakuje ten stosik, to pole. Wszystkimi 3 oddziałami z 31. Licząc, że może uda mi się stąd wyrzucić Ukraińców i zdobyć to miejsce. Fajnie by było. Fajnie by było, ale wiadomo, z tym fajnie bywa różnie. Tutaj zaatakuje tylko, zaatakuje 2 kompaniami i tu 1, 2, 3. Chyba, że zrobię inaczej. Tu zaatakuje 1. 1, 2, 3, 4, 5. Spróbuję zdobyć tu. I śmigłowce, gdzie przydzielę. I lotnictwo. 1 śmigłowiec tu. 1 tutaj. Samoloty 1 tu. I 1 tutaj. Więc to będzie tyle w temacie rosyjskiego ruchu. Ok, więc po kolei. Najpierw po kolei walkę tu rozegram.
Tutaj mogę ostrzelać nadlatujących Rosjan przy pomocy moich manpadów. Więc 1-2 dla każdej z tych jednostek. Najpierw dla tego lotnictwa udało mu się, teraz dla śmigłowców też im się udało. Więc tutaj artyleria przeciwlotnicza nie działa. Zatem mam 5, 10 i 16 na ten OMON, czy OMON to nie jest, nie ta armia, ma 1. Więc mamy tutaj 10 do 1 i 9 do 1 za umocnienia, 8 do 1, 7 do 1 za zabudowania. Więc 7 do 1 i kiepsko 10. B1 tylko, słabo. Liczyłem na trochę bardziej spektakularny rezultat. Lotnictwo sobie odlatuje. I straty 16, czyli 16, 20 i 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5, jedna strata u Ukraińców. I Rosjanie teraz, rosyjskie straty, tu była 1 i 1, 2, 3, 6, 10 straty rosyjskie. 6, jedna strata. Teraz tutaj atakuje tę artylerię przeciwlotniczą, ale zanim ją zaatakuje, to ona może ostrzelać nadlatujących tutaj Rosjan. Więc tak, najpierw śmigłowce, 2, U1 i artyleria przeciwlotnicza także ponosi jedną stratę. Więc artyleria zostaje zniszczona, śmigłowce spadają z planszy, ponosząc jedną stratę, 13. I teraz tutaj atakuje ten heks, więc mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, więc też mogę ostrzelać samoloty z tych, z manpadów. Zobaczmy, czy coś im zrobię. 2, tak, trafiłem, 88, jedna strata. I jeszcze mam tutaj raz, dwa, trzy jednostki, więc 3 strzały mogę oddać. Jeden strzał także trafiony. Więc samoloty dostały łącznie 2 trafienia. Zabolało. I tak, tutaj wykonałem jeden ostrzał, tutaj łącznie 4 ostrzały, więc tracę 5 punktów manpadów. Dobra, to byłoby tyle w temacie ostrzału obrony przeciwlotniczej. I tak, tu mam teraz trójkę, tu mam 9, czyli 12, a Ukraińcy mają tutaj 1, 2, 3, 4, czyli 3 do 1 mam. 2 do 1 za umocnienia, 1 do 1, 1 do 2 za budynek. O kurczę. I jeszcze sztab tu jest. Oj tak, sztab tu jest. Sztab działał też na walkę, prawda? Nie chcę się pomylić. Ale wpływ. Tak, o plus 1 na swoją korzyść. Dobra. To będzie ciężko. 6. A 1. No to ten atak się nie powiódł. Lotnictwo sobie odlatuje. A straty po walce. Ruskie miały tutaj 12, więc 11, 15 i 1, 2, 3. Czyli kolumna, wiesz, 2, 3 i 10, 2, 3. Jedna strata u Ukraińców. Więc tyle. Następnie straty rosyjskie. Ukraińcy mieli 4, czyli 1, 2, 3, 16, 20, 7 z 16, 20, jedna strata u Rusków. To jest 31. To jeszcze Rosjan specjalnie nie bolało. Dobra, to by było tyle w temacie rosyjskiego ataku. Przechodzimy do działań ukraińskich. Więc tak, tutaj umocnię się w Hostomelu. I trzeba trzymać te zabudowania za wszelką cenę, bo jak Ruski wpadną w ręce Ruskim i Ruscy się tu umocnią, to z kolei ciężko ich będzie stąd wyrzucić. Teraz tak, tu mam 2 bataliony zmotoryzowane, 2 kompanie zmotoryzowane. I tak, jedną przerzucę tu, żeby pomogła bronić, a jedną umieszczę tutaj, żeby trzymała ten punkt, bo on będzie dla mnie później kluczowy w temacie przerzucania wojsk. I tak, tych wycofanych tutaj umacniam. I to tyle w temacie działań ukraińskich, więc to kończy pierwszy etap gry. Zaczynamy etap drugi i teraz ruskie przylatują po raz ostatni. Tu mam więcej już lotnictwa, nie będę miał. Więc tu.
tutaj. I teraz mogę wykonać ruch Rosjana. Więc tak, tu będę próbował zdobyć i wyrzucić ich. Zobaczymy, czy mi się uda. 1, 2, 3. Dorzucę tutaj jeszcze jedną kompanię wsparcia. I wyślę tutaj samoloty do wsparcia ataku. Pozostałe całe lotnictwo skoncentruję na kolejnej próbie zdobycia tego punktu. Nie będzie to łatwe, ale spróbujemy. Więc tak, wykonujemy atak tu i najpierw oni strzelają dwa razy manpadami do samolotu. Zobaczymy, czy coś osiągną. Jedno trafienie zaliczyli. W związku z czym to jest 77, jedna strata. I teraz walka. Tu mam łącznie 12 plus 4, 16. A tutaj 1 plus 3, czyli 4. Zatem mam 4 do 1, 3 do 1 za zabudowania, 2 do 1, 1 do 1, przepraszam, 1, 3 do 1 za fortyfikację, 2 do 1, 1 do 1 za zabudowania. I 3 to jest B2. 1, 2. Udało mi się zdobyć. 1 i 2. W ten sposób wykonam pościg. I teraz straty. Miałem 16, czyli 16, 20. 1, 2, 3, 4, 5 straty ukraińskie. 7. Jedna strata Ukraińców. A Ukraińcy mieli 4. Straty rosyjskie 1, 2, 3, 16, 20, 5. Jedna strata. I lotnictwo zdejmujemy. Teraz tu. Rosjanie, najpierw lotnictwo i tak, tu mam 1, 2, 3, 4 jednostki i artylerię przeciwlotniczą na tym polu. Więc tak, najpierw artyleria przeciwlotnicza strzela do śmigłowców, 6, 3 punkty strat i nie została zniszczona. Więc 12, 3, a następnie 4 strzały z manpadów, 2 trafienia. Więc po jednym na samoloty, po jednym na śmigłowce. To jest 88,13. No i tak. Tu mam w tym momencie już tylko 5 punktów siły i tu mam 9, czyli 14 na 1, 2, 3, 4. Chwileczkę, sprawdzę. Tak, 4. 14 na 4 to będzie 3 do 1, 2 do 1 za umocnienia, 1 do 1 i 1 do 2 za zabudowania i 1 do 3 za sztab. Więc słabo. 5 w 1 do 3, a 1, czyli nie udało się niestety. To, co Ruskim mogło dać tutaj realną szansę, to właśnie zdobycie Hostomela, ale niespecjalnie to wyszło. Dobra, więc straty. Rosjanie mieli 14, czyli 11, 15, 1, 2, 3, 2, 3 straty ukraińskie, 5 bez strat, a Ukraińcy mieli 4, czyli 4, 5, 1, 2, 3, 16, 20, 4, 2 straty u Rusków, 31, 2 straty. I to będzie tyle w temacie działań rosyjskich. Teraz Ukraińcy, tutaj będę się konwencjonalnie bronił. Tu umocnię ten lasek, bo może być ważny. I tutaj w zabudowaniach. I to będzie tyle w temacie etapu drugiego rozgrywki. Przed nami etap trzeci i to będzie pierwszy etap, w który będą wchodzić ukraińskie uzupełnienia. Te wchodzą z 0720. Gdzie jest 0720? Ruscy muszą już powiedzieć papa lotnictwu, więc co teraz zrobią? Myślę, że dwie kompanie wyślę tu. Jedną poślę na lotnisko, aby pilnowała, umocniła się na lotnisku. I tutaj natomiast
wyślę, zostawię jedną kompanię, aby pilnowała tej pozycji, a dwie tutaj, aby utrudnić ukraińskim spadochroniarzom dalszy marsz. I to tyle w temacie ruskich, więc teraz Ukraińcy. Ukraiński batalion wchodzi tu i od razu musi walczyć z Rosjanami, za bardzo nie może iść dalej, bo oni trzymają ich w strefie kontroli. Chodzi o to, żeby po prostu spowolnić bardziej tempo wroga, niż żeby coś realnie osiągnąć. Czy tutaj chcę opuścić Hostomel i próbować ataku? Trochę mnie kusi, prawdę powiedziawszy, zwłaszcza gdybym wzmocnił na przykład tą kompanią zmotoryzowaną, więc może spróbuję. Więc tu... Tylko, że nie mogę całkowicie opuścić Hostomela, bo jeżeli to zrobię, to w tym momencie oni będą mogli tutaj zrobić myk. Więc tak. Wyślę dwie kompanie z Hostomela. Ta kompania zmotoryzowana ma 3 punkty. I chciałbym dać jeszcze 3. Chociaż chwileczkę, to jest 3, 1, a właściwie to on ma 4. No to nie. To muszę tak zrobić w tym momencie. A stąd odeślę jedną kompanię, aby obsadziła te umocnienie. To będzie tyle. I to cały ruch Ukraińców. Teraz faza walki. Najpierw batalion atakuje tutaj. Więc tak, ten batalion spadochronowy ma łącznie 12 punktów siły. 13 nawet ze sztabem. Rosjanie mają tutaj 6, więc 2 do 1. 3 do 1 za sztab. I tu mamy las. Las daje minus 2. A więc... 1 do 1 mamy. Zobaczmy, co to nam da. Mamy 8 przy 1 do 1. To jest A1. Czyli atakujący musi się wycofać. Nie mają jak się wycofać, zauważcie. Więc ponoszą po jednej stracie. 1, 1, 1 i 1. A następnie straty po walce. Tu mieliśmy 2 do 1. Tu mieliśmy po stronie ukraińskiej 12, czyli 11, 15. I minus 2 za las, 4, 5. Straty rosyjskie 9. Jedna strata. Dobra. I teraz straty ukraińskie. Tu było... A przepraszam, błąd. Wielbłąd. Tu było 8, nie 6. To by nie było nawet... Dobra, już teraz nie będę, bo bym przegiął z zawracaniem, ale tak. Teraz już policzę tą siłę normalnie, więc tu było 8, więc 6, 10, 1, 2 za las, 16, 20. Straty ukraińskie, 16, 20, 2 punkty kolejne strat. Dostali łomot. No, i to srogi. Teraz tutaj. Tu mam... 1, 4, 3, 4, 5 na 4, czyli 1 do 1, 2 do 1 za sztab, 1 do 1 za zabudowania, czyli 1 do 1, 8, a 1. Coś nie tak miał ten kontratak wyglądać, nie tak. Więc tutaj się wycofują. I teraz straty po walce. Rosjanie mieli 4 plus 1 za zabudowania, 60. 6 z 60, 1 punkt strat u Ukraińców. A straty rosyjskie, Ukraińcy mieli tutaj 4, czyli 4, 5, minus 1 za zabudowania, 2, 3, 10, 1 strata u Rosjan. To jest 31. I to kończy nam trzeci etap gry. Jak na razie Putin jeszcze nie ma powodów do niepokoju, ale zaraz może mieć większe, bo będą wchodzić kolejne posiłki ukraińskie. Ten batalion 0825 wchodzi, więc stąd. No, tu już sytuacja Rosjan może się znacząco pogorszyć. Okej. Co więc mogą zrobić ruskie? Pierogi. A tak naprawdę to. Tu się umocnić. Tutaj także się umocnić, żeby bronić lotniska przed wrogiem. Dalej. Kombinujmy. To nie jest tak, że już przegraliśmy.
Jeszcze szansa na jakieś medale jest, więc może coś z tego będzie. Tu myślę, że się utrzymam na jakiś czas jeszcze. Tutaj także ufortyfikuję pozycję. Tylko czy tu chcę trzymać obie kompanie, czy też jedną gdzieś przesunąć na przykład. To jest cała filozofia. Myślę, że na razie jest tutaj, ta powinna jeszcze utrzymać pozycję na lotnisku, a tutaj gdyby spadł na nas atak, to lepiej trzymać obie. Więc nie, to będzie wszystko w temacie Rosjan i teraz ruch Ukraińców. Więc ten batalion, którędy chcę zaatakować? Czy tutaj na przykład dalej walczyć, tyle, że będę miał teraz wsparcie w postaci kolejnego batalionu, czy też raczej wysłać ich tu? I tak źle, i tak niedobrze. Oni są teraz w lesie i są mocniejsi, więc będą mieli plus 3, a ci będą mieli plus 2. Bo są mocniejsi i są za rzeczką, a strumyk daje nam tutaj jedynkę, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz muszę sprawdzić. Tak, jeden. Więc tu się jeszcze, tu by był trochę lepszy modyfikator do walki. Chyba tak zrobię. No bo muszę się trochę pospieszyć, ten scenariusz nie trwa wiecznie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu wykonam atak. I teraz czy chcę ponownie atakować ten hostomel lotniskowy, czy poczekać na nadejście wsparcia, które no przyjdzie. W kolejnym etapie dostanę elementy z 72 brygady zmechanizowanej, które no powinny znacząco poprawić sytuację Ukraińców. Myślę, że tak. Więc wykonam atak tutaj całością tego 80. batalionu spadochronowego. On posiada w tym momencie 3, 6, 9, 10 punktów siły. Więc 10, a tu mamy 1, 1 i 2, 1 z 11. Więc 8. A zatem 1 do 1. 2 do 1 za sztab. 1 do 1 za umocnienia, 1 do 2, 1 do 3 za las. 8. 1 do 3 za las to jest A1. Ukraińcy muszą się cofnąć. I teraz straty po walce. Ukraińcy mieli 10, czyli 6, 10, 1, 2, 3, 1. 7 z 1 bez strat. Rosjanie mieli 8, czyli 6, 10, 1, 2, 3, 21, 25, 8, 2. 2 punkty strat w ukraińskim batalionie 80. 1, 2. I teraz tu. 95 atakuje, ma 7 punktów siły przeciwko Rosjanom mającym 1, 1 i 2, 1 z 31. 8, czyli 1 do 1. 2 do 1 za sztab, 1 do 1, 1 do 2 za strumień i za umocnienia. Czyli 1 do 2. To jeszcze nie jest tak źle. Dobra, mam 2. Wow! B2. Ruskie zmuszone do odwrotu. Tutaj się udało Ukraińcom. Proszę, jakie kozaki. I zrzuciliśmy, wypchnęliśmy Rosjan z tej obrony. I teraz straty. Miałem 60 i minus 2, 2, 3, straty rosyjskie 2, 3, 4, 1 strata. 1, 1, 31. I teraz straty ukraińskie. Ruskie miały 60 i 1, 2, 16, 20, 4. Dwie straty w ukraińskim 95 batalionie. O kurczę, też boli. Powiem wam, że gdyby Ruskie tutaj utrzymały tę pozycję dłużej, to oj, zacząłbym się obawiać o wynik walki. Teraz poszło już trochę lepiej, teraz się poprawiła sytuacja, ale no, nie było lekko. Dobra, to nam kończy ten etap, a w następnym wejdzie coś game changer, można powiedzieć, czyli jednostki z 72. One wejdą tutaj z południa planszy, dlatego tak ważne jest dla Ukraińców utrzymanie tych pozycji, bo gdyby Ruskim udało się tu dotrzeć i zablokować, to byłoby już problematycznie. No dobra, zaczynamy od naszych Rusków. I tak, myślę, że na pewno jedną kompanię przesunę tutaj do obrony głównego lotniska, a
Jedną zostawię do obrony pasa. Tu są też zabudowania, więc jest szansa, że ona tu się utrzyma. Te dwie pozostaną, blokując temu batalionowi spadochronowemu marsz, a ta będzie miała zadanie utrzymać się tutaj. No bo tak, ona ma, to jest 3,11, ma 3 punkty siły, więc gdybym chciał zaatakować tutaj, to miałbym sytuację, w której atakowałbym jedynkę trójką, więc miałbym 3 do 1, 2 do 1 i 1 do 1. Bardzo mała szansa, że cokolwiek mi się uda zdziałać. Ale z drugiej strony, jeżeli mi się uda, to mógłbym ich stąd wypchnąć. Szkopuł w tym, że jeżeli ich stąd wypchnę i tutaj utracę kontrolę, to wtedy Ukraińcy tędy będą w stanie dotrzeć do lotniska od południa, a tego wolałbym uniknąć. Więc tak, zaryzykuję w inny sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta kompania ją zluzuje, a ta pójdzie zaatakować tych Ukraińców. Dobra, w ten sposób to zrobimy. Trochę kombinuję, ale zobaczymy, kombinować trzeba. A więc tak, tutaj wykonuję atak, mam 1 do 1 i czy to mi coś da? 5, przy 1 do 1, B1, dobra, sio, udało mi się ich stąd wyrzucić. I mamy w ten sposób kontrolę. Zobaczmy tylko teraz straty. A, no właśnie. Atakowałem siłą 3, więc będę straty zadawał im na poziomie 1. 10. Było blisko, ale nie zadałem im strat. Oni mieli 1 i 1, 2, 3. Zobaczmy, czy mi nie zadali jakiś strat. 8. Zadali mi jedną stratę. 3, 1 z 11. Jedną stratę. Dobra. To będzie tyle. I teraz Ukraińcy. No więc tak, tu szturmujemy, tu próbujemy ich wyrzucić z lotniska i do akcji wchodzi teraz tutaj grupa zmechanizowana. I tak, nasz zmech jedzie sobie. 1, 2. Artyleria tu. Oba zmechy tu i sztab tutaj. Dobra. Ten batalion, tę kompanię zmotoryzowaną wyślę do wsparcia ataku. Tak samo tę. Oni pozostaną pilnować zabudowań Hostomela. I to będzie tyle w temacie ataku. Zastanawiałem się, czy jeszcze nie pomóc im, ale nie chcę im odcinać możliwości odwrotu. Ja chcę, żeby oni się stąd zabrali, więc nie będę im utrudniał odwrotu. I teraz ukraińskie ataki. Więc tak, tutaj atakuję dwoma kompaniami z mech. One mają łącznie po 6 punktów siły. Tyle, że ci tutaj atakują z tego terenu podmokłego. A przepraszam, sio. Znaczy tak, mogą być, bo to są dwie z drogi. Dobra, okej, okay, to jestem. To mogę tutaj być, okej. Okay, bo nie mógł, normalnie bez drogi nie mógłbym wejść na ten teren. A więc tak, 6, 6, czyli 12 i 1, 13. Artyleria daje mi wsparcie 9. 13 plus 9, 22. 22 i 3. To będzie 7 do 1. 8 do 1 za sztab, 7 do 1 za las, 6 do 1 za las i 5 do 1 za strumyk. Czyli 5 do 1. No to ciężkie szanse, żeby ruskie stąd tu się utrzymały. Przy takim życiu też w ogóle. To jest B3. Raz, dwa, trzy. Wycofujemy się na nasze pozycje. Raz, dwa, trzy. Ukraińskie zmechy zajmują to, co chciały. I teraz straty. Ci mieli 21-25, minus 1 za strumień i 1-2 za las. 60, straty rosyjskie. 10, 60, 1 strata. Więc 3-1 ponosi jedną stratę. Ruskie miały 3, czyli 2-3. 1 za strumień, 1-2 za las, 11-15 straty ukraińskie. 9 przy 11-15 też tylko jedna strata. Można na to jeszcze machnąć ręką. Następnie tu.
80. batalion w całości posiada 3, 6, 9, 10 punktów siły przeciwko 1, 1 z 11, 4, czyli będzie 2 do 1, 3 do 1 za sztab, 2 do 1 za umocnienie, 1 do 1, 1 do 2 za las, czyli 1 do 2, 8 przy 1 do 2, a 1. Odrzuciliśmy ich, czyli tu się trzymamy. I teraz straty, Ukraińcy mieli 10, czyli 6, 10, 1, 2, 3, wiesz, 2, 3, 12 i 2, 3, jedna strata w 1, 1. I ruskie miały 4, czyli 4, 5, 1, 2, 3, 16, 20, 5, 16, 20, jedna strata w 80. batalionie. No, tak sobie idzie. Teraz 95 batalion ma siłę łącznie 7. I teraz te dwa. 8 i 10. Czyli atakuje łącznie z siłą 10 przeciwko 2, 1, 31, 4. 10 na 4, 2 do 1. 3 do 1 za sztab, 2 do 1 za umocnienia. I tu są budynki? Tak, 1 do 1 za budynek. Czyli 1 do 1 i niestety 10, a 1. Ruskie WDW dało radę i straty Ukraińcy mieli łącznie tutaj 6, 10, 1, 2, 2, 3 straty rosyjskie i o, jedna strata, 2, 1 z 31. I teraz straty ukraińskie. Rosjanie mieli 4, 1, 2, 11, 15, 7 z 11, 15, jedna strata, 95 batalion. I no, wyjąwszy tutaj, to trzeba przyznać, że tutaj ruskie wciąż dają radę. Więc przechodzimy do kolejnego etapu. Do końca gry jeszcze 3 etapy, więc Ruscy wcale nie mogą się za bardzo powiedzieć ha, 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 jak nam super idzie, bo absolutnie nie mogą tego stwierdzić. I teraz tak. Pytanie brzmi, co teraz chcę zrobić. Tutaj ciągle trzymam ten lasek i trochę blokuję Ukraińcom życie. Tutaj wiążę jednostki zmechanizowane, ale one mogą stąd pojechać już sobie w tym momencie. Nie będą tutaj niezbędne. Tutaj się utrzymuje pomimo strat, więc lotnisko mam jeszcze pod kontrolą. I w tym momencie teoretycznie, gdyby tutaj przyleciały jakieś Iliuszyny czy Antonowy przewożące żołnierzy, to być może byłyby w stanie jeszcze wylądować. Chociaż ciężko by już było, bo już to artyleria jest. Ale jeszcze w lotnisko nie strzelała. Niemniej sytuacja wcale nie jest taka znowu dobra dla Rosjan. Chociaż i tak jest lepsza niż w sporej części moich rozgrywek dotychczasowych, gdzie przyznaję była dużo gorsza. Więc tak, tutaj pozostanę. Tutaj się cofnę. Tak, żeby blokować całkowicie ten rejon. Tu mam nadzieję, że to miasteczko pozwoli mi się utrzymać i spowolnić jeszcze tempo natarcia ukraińskich pojazdów pancernych. Zobaczymy, czy tak się stanie. A tutaj, no tutaj nie mam wielkiego wyboru. Tu muszę trzymać lotnisko i mieć nadzieję, że Putin ma nas w swojej opiece. Ok, więc co na to Ukraińcy? Myślę, że jedną z kompanii zmechanizowanych stąd zabiorę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wzmocnię nią atak tu. Większymi siłami. Ten batalion. Raz, dwa, trzy, cztery. Wesprze uderzenie tutaj, starając się wyrzucić Rosjan. Czy mi się uda, też nie wiem, ale wzmocnię Ukraińców tutaj jednostkami tyłowymi, które do tej pory pilnowały, a teraz już nie muszą. Wy wracajcie do Hostomela i to będzie tyle. Chociaż nie, przepraszam, sztab. Przesunąć, żeby wpływał na walkę. Ok. I to jest tyle. I teraz atakujemy tutaj. Więc tak. 6, 7, 9,
9 plus 10, czyli 19. 19 plus 9, 28. 28 na 4 to będzie 6, 7 do 1. 8 za sztab, 7 za umocnienia, 6, 5 za zabudowania. Czyli 5 do 1, 7, przy 5 do 1, B2. Czyli muszą się wycofać i tu. Stopniowo odbijamy utracony ten. Dobra. I teraz straty. Ukraińcy mieli 28, czyli 26-30. 1, 2, 3, czyli 11-15 straty rosyjskie. O kurczę, 11-15, 2 punkty strat dla 2-1. To zaboli. Dobra. I teraz straty ukraińskie. Tu miałem 4, 1, 2, 3, 16, 20. 9 w 16, 20 oznacza 2 punkty strat u Ukraińców. Mogę osłabić 80 w sumie. Ok, w ten sposób. I drugi atak idzie tu. Tu mamy piątkę. 95 ma szóstkę, czyli 11, 12 i 14, czyli 14 na 3. 14 na 3 to będzie 4 do 1, 5 do 1 za sztab, 4 do 1 za umocnienia, 3 do 1 za budynek, czyli 3 do 1 i 7 to jest B1. To udało nam się kawałek pasa odzyskać dzięki wsparciu pojazdów opancerzonych i zepchnąć Rosjan tu. Doskonale. Więc teraz straty po walce. Ukraińcy mieli 11-15, 1-2 w dół, 4-5 i 10-4-5 oznacza jedną stratę u Rosjan. To był 31. A Rosjanie mieli 3, 2, 3, 1, 2, 6, 10, 5. Bez strat u Ukraińców. Tym razem udało im się uniknąć poważniejszych strat. I Rosjanem powoli spychamy w coraz węższy obszar działań. Co prawda, pamiętam, jak chyba, nie pamiętam, czy pierwsza, czy druga strugałem, to w pewnym momencie udało mi się prawie wszystkich Rosjan wytłuc. No tutaj tak dobrze nie idzie. Tutaj myślę, że Rosjanie mieli pecha dużego, bo tam pamiętam, chyba dwójkę wrzuciłem. A gdyby udało się utrzymać to pole i spowolnić tutaj natarcie tych spadochroniarzy, to prawdopodobnie sytuacja by się mocno inaczej potoczyła. No, bywa, tak, na wojnie. Ok, przed nami przedostatni etap gry. Ok, więc zobaczmy, co będziemy mieli teraz do zrobienia. Ok, Ruscy są w dość ciężkiej sytuacji teraz, więc tak, tutaj się umocnię. Ta pozycja wydaje mi się już niepotrzebna do obrony, więc mogę stąd zabrać kompanię i podrzucić ją tutaj, aby trzymała front. I teraz tak, czy chcę tę kompanię także tutaj dać i stworzyć taką mocniejszą pozycję obronną, którą Ukraińcom nie będzie tak łatwo już przełamać, czy też może ją przesunąć tutaj, czy zostawić tutaj i tym samym trzymać połączenie pomiędzy obydwoma kompaniami, obydwoma zgrupowaniami, by Ukraińcy na przykład nie mogli ich otoczyć. Chyba tak zrobię. Bo pamiętam, że dzięki temu Ukraińcom udało się wygrać też przy którejś rozgrywce, bo nawet tymi słabimi jednostkami po prostu mogłem wroga otoczyć, odciąć mu nawet gdzieś tam drogi ucieczki i tym samym zadać duże straty. Ja wolałbym tego uniknąć, grając ruskimi tutaj. Więc to będzie wszystko, jeżeli chodzi o Rosjan w tym etapie. No dobra, zobaczmy, co mi się uda. Tu będę dalej nacierał, chociaż tu będzie już trochę trudniej, ale jak zbiorę większe siły... jakbym miał jeszcze jedną kompanię zmechanizowaną, to bym wtedy zrobił tutaj uderzenie z zaskoczenia i odciął ich rzeczywiście, ale w tym momencie takiej kompanii pod ręką nie mam. Mogę wycofać oczywiście część jednostek z Hostomela, żeby szturmować lotnisko,
Ale Ruscy mogą wtedy próbować wejść do tego Hostomela, a tego trzeba uniknąć za wszelką cenę. Więc raczej tak nie zrobię. Więc to będzie tyle w temacie ruchu Ukraińców. Tak, to będzie tyle, więc atakujemy. A zatem 6, 7, 9. I tutaj 9, więc 18. 18 plus 9, 27. 27 przeciwko 3 i 6. To będzie 27 na 6, to będzie 4 do 1. 5 do 1 za sztab, 4 do 1 za umocnienia, 3 do 1, 2 do 1 za miasto. Więc 2 do 1. Zobaczmy, czy Rosjanom się, no nieszczególnie, 10. To oznacza A1. Odwrót, odwrót. Rosjanie utrzymali swoją pozycję i teraz straty. 27, czyli 26, 30, 1, 2, 3, 11, 15. 3 w 11, 15. Dwie straty u Rusów. O, to normalnie Alamo. Dobra. I teraz straty Ukraińców. Tutaj było 6, czyli 6, 10 i 1, 2, 3, 21, 25 i 6, 21, 25. Jedna strata Ukraińców. No to ci sobie dają radę. To był 80. Ok, następnie tu. 5, 95 ma 6, czyli 11, 12 i 14. 14 przeciwko 3. 6, 9. 1 do 1, 2 do 1 za sztab, 1 do 1 za umocnienia, 2, 1 do 2 za zabudowania. 6 przy 1 do 2, a 1. Ruskie rządzą w tym etapie, trzeba przyznać. I teraz straty. Rosjanie mieli 9, czyli 6, 10. 1, 2, 16, 20. 7 z 16, 20. Jedna strata Ukraińców tylko. A straty rosyjskie to będzie w 11, 15 i 1, 2, 4, 4, 2, 3 i 6 bez strat u Rosjan. Fu, 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 fu. I to kończy nam przedostatni etap. Przechodzimy do ostatniego etapu. To jest etap już nocny. Co do Rosjan, to powiem wam, że chyba pozostaną tam, gdzie są. Dobrze im tam. W każdym razie trzymają swoje pozycje nieźle i raczej nie będę tutaj niczego zmieniał. Co do Ukraińców, no cóż, tutaj nie będę kombinował. Tak naprawdę zrobię to, co tylko mogę zrobić, czyli próbuję jeszcze raz uderzyć, licząc na to, że uda mi się ich po prostu wyrzucić. Tylko że teraz zaatakuję trochę inaczej. Podjadę tu, a następnie tu. Tak, żeby stworzyć im niejako drogę odwrotu. Jeżeli uda mi się ich zmusić do wycofania się, to żeby mogli gdzieś się wycofać, bo inaczej byśmy nie mogli się wycofać, a chcę, żeby wycofali się. Więc to jest tutaj ważne. I to będzie wszystko. No to zobaczmy, jak pójdzie to ostatnie starcie Ukraińcom. Może ono coś zmieni. Najpierw tu. 6, 7, 9, batalion 80, 2, 5, 9, 18 i 9, 27. 27 na 1, 1 i 3, 1 z 11, na 5, czyli 27 na 5 to jest 5 do 1, 6 za sztab, 5 za umocnienia, 4, 3 za miasto i rzut za walkę w nocy, 6 plus 2, czyli miałem 3 i plus 2, 5 do 1 ponownie. No to Ukraińcom udało się nocne zaskoczenie, 6 przy 5 do 1, B2.
Uciekać, Iwany! Odbite. I teraz straty po walce. 26-30. I teraz tak było. 1-2-3 za zabudowania. I 1-2 za walkę w nocy. 21-25. I 3. Dwie straty u Rosjan. 1-1 i 3-1 ponoszą po jednej stracie. No to nie wyszło za bardzo. I teraz tutaj. 5, 6, 8. 8 i 95 ma 2, 4, 6, 7. 15. 15 przeciwko zgrupowaniu z 31. 3, 6, 9. To jest ciągle 1 do 1, 2 do 1 za atak sztabu, znaczy za udział sztabu i atak w nocy 3. Co to będzie? Chyba nic fajnego. Walka w nocy 3. Dodatkowy modyfikator minus 1, tak. Więc mam tak, 1 do 1, 2 do 1 za sztab, 1 do 1 za atak nocny, 1 do 2 za umocnienia i 1 do 3 za budynek. Jejku, jejku, 1 do 3 i 10. A 2. 1-2. Ruscy to nawet wykorzystają, żeby zająć tutaj lotnisko. I straty po walce. Ukraińcy mieli 15-11-15 i minus 1 za umocnienia, minus 1 za budynek i minus 1 za atak nocy. 2-3. 6 bez strat. Ruskie miały 6-10. 1-2-3, 21-25, 11, 3 straty u Ukraińców. 95, 1-2-3. Ok, i to by była cała rozgrywka, więc teraz, dobrze patrzę, tak, do 20. I teraz muszę policzyć punkty zwycięstwa. Wynik dość ciekawy, bo rozgrywka prawie że remisowa. Rosjanie, Ukraińcy mają 10 punktów zwycięstwa, Rosjanie 9, czyli tak naprawdę to jest różnica jednopunktowa. Straty, Ukraińcy łącznie stracili 33 punkty, Rosjanie 30. Więc jak widzicie, wynik taki bardzo wyrównany. Gdyby sytuacja choć trochę gdzieś tutaj się zmieniła inaczej, czy to w wynikach rzutu walki, czy to odwrotu, to kto wie, czy ruskie by nie wygrały. Wydaje mi się, że fajną opcją by było w tym scenariuszu właśnie możliwość, gdybym utrzymał lotnisko dłużej całe, to wprowadzenie jakichś rosyjskich posiłków, chociaż jak mówię, one zostały odwołane, one w ogóle nie wystartowały z tego, co kojarzę, więc no, to byłoby już, można powiedzieć, trochę ahistoryczne. Niemniej, jak powiedziałem, wynik jest chyba w moim odczuciu jednym z najlepszych, jakich udało mi się w tym scenariuszu uzyskać, więc tak, jestem pod wrażeniem tego, jak to się skończyło, bo raczej zakładałem, że będzie to dość duża masakra Rusków. No a wyszło jak wyszło.